Cześć, jestem Sarcz, a wy oglądacie 22 odcinek naszej serii Zagrajmy w The Legend of Zelda Tears of the Kingdom i jesteśmy nadal w zapomnianej świątyni, chociaż teraz przeniosłem się w okolice tutejszej kapliczki, którą odkryliśmy ostatnio. Ostatnio też kontynuowaliśmy misję fabularną związaną ze smoczymi łzami, no i poznaliśmy mapkę, która wskazuje nam różne miejsca, w których te kolejne wspomnienia mogą się znajdować przy takich charakterystycznych geoglifach. Na razie tylko jedno wspomnienie odkryliśmy, a na kolejne przyjdzie jeszcze pora. Tak jak ostatnio nam tutaj zostało wspomniane, następne wspomnienie powinno być w okolicy wioski Rito, czyli gdzieś na tym obszarze. A ponieważ tam też się będziemy zbliżać w ramach wątku fabularnego, no to wszystko niejako przy okazji pozaliczamy. Taka jest przynajmniej perspektywa. W każdym razie, tutaj odblokujmy sobie kolejną kapliczkę i zobaczymy, jakie tym razem będą na nas czekać zagadki do rozwiązania. Ja dzisiaj na pewno powolutku będę zmierzał na południe, a tymczasem bloczki do budowania. Taka nazwa, powiedzmy, tego wyzwania. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Jak to tutaj wygląda? Wybierzmy sobie zdolność Ultra Hand. Okej, czyli z tego mogę korzystać. Domyślam się, że trzeba odtworzyć to, co mamy tutaj. I wtedy się przejście odblokuje. To nie powinno być szczególnie trudne. Mam przynajmniej taką nadzieję. Trzeba to oczywiście w odpowiedni sposób obrócić. Powiedzmy, że jakoś tak. I teraz tutaj. Obracamy z kolei na tę stronę. To powinno się dopasować. No ale to dopiero początek. Dalej pewnie będzie trudniej. Ale widzicie jednocześnie kolejna kapliczka i kolejny typ zagadki do rozwiązania. O! Proszę, 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 mamy przeciwnika. Którą broń wykorzystać, żeby z tobą zawalczyć? Weźmy może coś mocniejszego. Rozprawmy się możliwie jak najszybciej. Oj, nie chciałem odpalać tego trybu widzenia. Wow! Ależ wziął teraz broń. Niedobrze. Dobra, na szczęście poradziłem sobie. Tego łuku nie chcę raczej zabierać, mam w tym momencie lepsze. Ale może rozbijemy jeszcze beczkę? Coś powinno być chyba w środku. Chociaż ta beczka wygląda na taką, której raczej nie rozbijemy, co? To wiecie co, pomyślałem sobie właśnie teraz, żeby połączyć to z beczką, bo do tej pory starałem się rzeczywiście łączyć różne przedmioty z bronią. Ale rzadko korzystałem z takich bardziej nietypowych rozwiązań. A ciekawe, jak to by wyglądało, gdybyśmy z taką beczką to połączyli. Okej, to musi wyglądać naprawdę dziwnie. Być może to też zadziała w podobny sposób jak młot, że będziemy mogli rozbijać głazy. Ciekawe. A zostawimy to sobie, czemu by nie. Tak, Barrel Hammer. Jeszcze w dodatku dużo bardziej odporne to będzie. No cóż. Jakieś to rozwiązanie na przyszłość będzie, jakby nie patrzeć. No a taki miotacz ognia już wykorzystywaliśmy. To z kolei wygląda jak beczka, którą można rozbić. Bo jest raczej taka drewniana, no właśnie. I co ciekawe, mamy zieloną rupię w środku. No dobra i to. Chociaż to oczywiście nie za wiele, a tu już koniec drogi. O kurczę, ale patrzcie na to. Teraz mamy odtworzyć coś takiego. Czyli bloczki 3x3. Można powiedzieć. A, czekajcie, i tam jest jeszcze. Ja po tym mogę się wspinać, oczywiście nie za bardzo, ale tam jest jeszcze na górze skrzynka. Dobra. Mam nadzieję, że to ustawimy w taki sposób, żeby tam się dostać. Czekajcie, tylko jak to teraz zrobić najrozsądniej? Dajmy na razie tak.
I powiedzmy, że obrócimy to w tę stronę. O, coś takiego myślę, że powinno wystarczyć, tak aby tylko dostać się na górę i otworzyć skrzynkę. Więc opcjonalne wyzwanie też zaliczone przy okazji. O, i mamy bardzo fajnie nową baterię. Jedną z tych mocniejszych, dających jeszcze dodatkowego boosta do energii. Już swego czasu taką baterię znaleźliśmy jeszcze w tych podniebnych wyspach. A tymczasem tutaj trzeba dobrze pomyśleć. No cóż, myślę, że możemy tak to ustawić. Aha, tylko że jeszcze żeby to było w miarę równo. Powiedzmy, że w ten sposób. A, bo też prawda, że to troszkę inaczej wygląda. Każdy bloczek wygląda inaczej. To wiecie co? Ten tutaj to ja pewnie z tej strony raczej powinienem ustawić. Zaraz zobaczymy. Damy to tak. I to chyba będzie miało więcej sensu, tylko żeby nie było tak krzywo. To byłbym bardzo zadowolony. Ale tak, no tak chyba będzie w porządku jak najbardziej. I teraz co zrobić z tym? Może... O, to kurczę, też to nie jest najlepsze rozwiązanie, powiem szczerze. O, już tutaj będzie troszkę więcej kombinowania. No bo tak, jeśli to w ten sposób ustawimy, to może jednak, kurczę, opuścimy to. Ale tak też nie zda to egzaminu, prawda? Zdecydowanie nie. Muszę się zorientować. O, czekajcie, czekajcie, chyba już mam mały plan. Tak to ustawimy, co? No, myślę, że tak będzie najlepiej. I teraz dopiero możemy zareagować dalej. No, mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, czyli to musi być na rogu ewidentnie. O! I tu już tylko będzie dokończenie sprawy, tak naprawdę. Ustawiamy to też w rogu. Tylko pod takim kątem. No i pięknie. Trochę kombinowania było, ale udało się i to najważniejsze. Więc możemy dotrzeć do końca i odebrać kolejne światło błogosławieństwa. Dobrze liczę, że teraz powinienem mieć już 3. Nie, na razie 2, czyli jeszcze 2 kapliczki muszę ukończyć, żeby zwiększyć sobie zdrowie albo wytrzymałość. Teraz oczywiście trochę kusi mnie, żeby pójść w wytrzymałość dla odmiany. No ale tak szczerze mówiąc, ostateczną decyzję to jeszcze będę musiał poczekać troszkę. No i tutaj jest już punkt szybkiej podróży, do którego będę mógł się przenosić. To swoją drogą nawet nie najgorsze miejsce, bo w razie jak będę chciał sobie wrócić do tamtej mapki, to mogę to rzeczywiście tutaj podejrzeć. Oczywiście ja tutaj w albumie mam cały czas oznaczoną tą mapkę. Chociaż nie jest to zdjęcie zbyt wyraźne, ale z tym się trzeba liczyć. Poza nagraniem jeszcze taką fotkę zrobiłem, bo tutaj mieliśmy jakąś broń. I w każdej chwili mogę sobie usuwać te zdjęcia, których nie potrzebuję. Stwierdziłem, że te zdjęcia do kompendium będę raczej robił poza nagraniem, zresztą też nie będę się jakoś bardzo na tym skupiał, a tylko ewentualnie okazjonalnie będę pokazywał to na odcinku, jeśli będziemy naprawdę potrzebować jakiegoś konkretnego zdjęcia. Ale tak jak już wspominałem ostatnio, też nie będzie to jakoś chyba szczególnie wymagane. Ja się zastanawiam, bo oczywiście mógłbym już wydostać się stąd zdolnością Ascend, ale może lepiej by było najpierw troszkę się rozejrzeć po okolicy jeszcze? Tutaj na przykład mamy kolejne lodowe owoce. Tam dalej jeszcze jakieś grzybki. Nie wiem właśnie, bo dostałbym się na przykład na samą górę. Chociaż nie wiem, czy tutaj zdolność Ascend by zadziałała, bo nie jesteśmy pod kątem prostym,
pod czymś, co byłoby takim sufitem idealnym dla zdolności Ascend. Teraz zobaczymy, czy jest to w ogóle możliwe, aby tak się tutaj wydostać na górę. Aj, może być problem, wiecie. Tu jeszcze mogę oczywiście, ale to niewiele mi da. Dobra, to dajcie mi chwilkę, ja spróbuję dostać się tam na górę, może wspinając się. Albo i nie, jednak okazało się, że mogę spokojnie tą zdolnością dostać się na samą górę. Ja myślałem, że tutaj tylko się wbiję, ale przenoszę się bezpośrednio na samym szczycie. Liczyłem jednak, że będzie tutaj coś więcej niż tylko same grzybki. No ale dobra, niech będzie i to. Tylko teraz jest mały problem, jak tam się dostać. No bo tutaj oczywiście też czeka mnie trochę wspinaczki. Albo dobra, no też wykorzystamy Ascent, zdolność. Tam dalej też grzybki, ale nie będę ich teraz zbierał. Czekajcie, powinno się chyba tutaj udać, prawda? Oczywiście, że tak. Bo jeszcze mnie zastanawia, czy tutaj po drodze moglibyśmy coś więcej znaleźć. Kurczę, nie chciałem się wycofać. Ale spróbujmy. Bo ostatnio przeszedłem dołem. No a tutaj właśnie też mnie zastanawiało, czy nie mogę na przykład czegoś się znaleźć. Jakbyśmy tak spróbowali wylądować, złapać się tej kolumny. Bo tam na dole chyba raczej zwiedziliśmy wszystko. O proszę, jest rzeczywiście skrzynka jeszcze. I to nawet z ciekawym łukiem. Dobra, to w takim razie pozbądźmy się może tego łuku. Super, już coraz lepsze te łuki zbieramy, jakby nie patrzeć. Na razie jeszcze wybiorę sobie ten najsłabszy. Ale niedługo pewnie też go wymienimy. No nie no, to tutaj już tak z grubsza wszystko zrobiłem, co chciałem, bo tam mamy te skrzyneczki, ale to już mniejsza o to. Czyli chyba od razu się wydostaniemy na zewnątrz. A nie, aż tak bardzo to nie mogę. Kurczę. To dajcie mi chwilkę, ja przeczekam sobie do poranka, a z wami spotkam się po tamtej stronie, bo można tam się przecież też dostać i później kontynuować naszą eksplorację. No i proszę bardzo, jestem na zewnątrz. Czyli nawet nie musiałem tak do końca, do samego wyjścia przechodzić, bo wykorzystując zdolność Ascent od razu wydostałem się aż tutaj, tylko najpierw musiałem oczywiście kawałek dalej przejść i dostać się w nieco wyżej położone miejsce. No skoro już tu jestem i mamy w pobliżu m.in. tego Hinoxa, z którym walczyliśmy już w poprzednich odcinkach, to teraz też chyba go pokonam. To oczywiście będzie kolejny Hinox, z jakim jeszcze nie walczyłem. Ale teraz możemy faktycznie spróbować to zrobić raz jeszcze, tylko zastanawiam się, czy nie jest jakiś rozsądniejszy sposób, żeby tam się dostać, zamiast się tutaj tak po prostu wspinać. Jeśli już się wspinać, to myślę, że tędy prędzej, bo tutaj akurat nie jest aż tak stromo. I myślę, że nawet spokojnie będziemy w stanie gdzieś tutaj troszkę odpocząć. Ta wytrzymałość nie będzie aż tak się zużywała, więc to też nie jest najgorsze rozwiązanie. Spróbuję trochę przyspieszyć, ale szczerze, tutaj akurat nie ma za bardzo miejsca, żeby odpoczywać, chyba że tu już się wdrapię na samą górę. To się faktycznie udało. No dobra, czyli jesteśmy z powrotem na powierzchni. Ten Hinox nie powinien być problemem, ale przede wszystkim interesuje mnie oczywiście kapliczka. Gdzie my mamy tego przeciwnika? Kapliczka jest tutaj rzeczywiście. A co się tyczy samego Hinoxa, to tam sobie śpi, tak jak poprzednio. Tutaj chyba nic ciekawego nie będzie. No dobrze, ruszajmy w takim razie na walkę z tym minibossem. W teorii można by było sobie odpuścić, ale w praktyce kuszące jest, żeby zebrać od niego trochę surowców, które się później przydadzą. Z tego co pisaliście, można się na niego dostać, gdybyśmy tak weszli na jego rękę, ale po prostu go obudzę i będę z nim walczył. No i teraz znowu kurde go trafić.
co w ruchu jest trudniejsze. Ale będziemy próbować, proszę bardzo. I znowu sobie wybiorę najlepszą możliwą broń na tę chwilę. Naparzamy czym prędzej. Dobra, znowu muszę odbiec kawałek. Im szybciej go ogłuszę, to tym łatwiej go pokonać. Najlepiej chyba właśnie ogłuszyć go od razu, po tym jak tylko wstanie. Później będzie trudniej. Ale okej, wybieramy sobie kolejną broń i lecimy znowu. Idealnie. No jak tak udaje się naparzać non-stop, to on niewiele jest w stanie zrobić. A faktycznie po tym wstaniu jest taki moment, kiedy się za bardzo nie rusza i wtedy bardzo łatwo jest go trafić. Więc to warto akurat wykorzystać. Problem polega na tym oczywiście, że broń w przypadku Hinoxa bardzo szybko mi się niszczy. Ale nie szkodzi, bo równie szybko będę w stanie sobie uzupełnić swój arsenał. Dobra, mamy to. Bierzemy wszystko. I tu mamy jeszcze jakiś owoc. Dobra, ten miecz też wezmę. Paznokcie Hinoxa, naprawdę? O, Soldier's Bow znowu, czyli wymienimy sobie. Tego już nie potrzebuję i mam w tym momencie dużo lepsze rodzaje łuku przy sobie. No to właśnie z tego pokorzystam przy najbliższej okazji. Znacznik minibossa zostawiam na mapie, bo jak już mówiłem w poprzednim odcinku, tacy przeciwnicy też się odradzają w momencie, jak nadchodzi wschód krwawego księżyca. Więc o tym też warto pamiętać i odwiedzać nawet te miejscówki, jeśli zależy nam na konkretnych surowcach, zwłaszcza jeśli na tych surowcach nam zależy. No a tymczasem tutaj jest już nasza kolejna kapliczka do odwiedzenia. Dzień dobry zatem, wchodzimy od razu do środka. I raz jeszcze kolejne wyzwanie przed nami. Wow, co tym razem? Ogień i lód. Nieźle. I co ja z tym fantem teraz zrobię? Ej, bo tu jest przycisk, ja muszę na to wejść, tak? Aha, tu mamy lodowy bloczek. I jest kolejny przycisk przy okazji. Dobra, czyli trzeba ten bloczek ustawić. Rozumiem, że jak go tutaj dam do ognia, to oczywiście się rozpuści. Okej. Teraz się powiększy na nowo, czy nie? Może rozpuśćmy go całkowicie, to się nowy pojawi. No, całe szczęście, że tak to działa. Ale to tutaj już jest koniec, tak? Ciekawe, czyli ja będę musiał tutaj wrócić. Na razie odblokujmy sobie to przejście. Będę musiał też poszukać skrzynki. Bo na razie nie widzę, gdzie mogłaby być. A, to jest jeszcze takie sprytne, że trzeba ten bloczek trochę jednak zmniejszyć. Patrzcie. Dopiero wtedy będę w stanie dostarczyć ten lodowy blok tutaj. Ciekawe. No i spoko. Okej, tu mamy skrzynkę. No ale tego bloczka nie zabiorę, bo się nam zamknie to przejście. A, tam jest kolejny, spoko. Tu mogę polecieć. O, dobra, 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 wystarczy. Ajajaj. Okej. To jeśli jestem w stanie po prostu zablokować ten ogień. Mam nadzieję, że tak to zadziała. Czekajcie, na razie niech zniknie. Aj, jeszcze, jeszcze. Nie chcę, żeby się zmniejszył ten bloczek. O. No i co teraz? Jeśli chcę tam się dostać. Dobra, spróbujemy.
Jeśli jestem w stanie, oczywiście... A, dobra, tylko czekajcie, bo ja też muszę z tym pójść. To musiałbym najpierw na to wejść. Ciekawe, czy to się tak uda. O kurczę, to jest troszkę problematyczne, powiem wam. Chyba wiem, jak to zrobić, wiecie? Teraz recall szybko. Żeby się zatrzymało, a ja wtedy wejdę. I zatrzymujemy. Tak jest, i teraz zjedziemy na sam dół. Dobrze! A, tylko że patrzcie, to jeszcze nie wszystko, niestety. A, bo tam jest kolejny, ten bloczek. Myślałem, że to już się nie pojawi ponownie. No dobra, to ja poproszę. Chyba zrobię to samo w tym momencie. Dobra, teraz zmiana szybka. Wbijamy na górę. I anulujemy zatrzymanie czasu. A widzicie, w tym momencie to aż za długo to potrwało. Ustawiłem to tak, że nie mogę teraz tym ruszyć. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Powiedzmy. No i to powinno wystarczyć w zupełności. Potrzebuję dwóch tych bloczków, czyli tak, jeden damy na górę. A, tylko że może być za wysoki, co? Zaraz zobaczymy. Może jednak dam radę wejść, spokojnie. Mamy to! Zawartość skrzynki. Okej, tym razem włócznia zonaitów, więc jeśli do niej dorzucę jakiś element od technologii zonai, no to wtedy dodatkowo zwiększy się siła ataku. To właśnie do czegoś takiego, tak jak wcześniej zrobiłem, mógłbym wykorzystać tę część od minibossa z podniebnych wysp, ale już chyba takiej części nie mam kolejnej. Niestety. Tutaj mamy materiały. Możemy posortować według siły ataku. Tutaj mam tylko coś takiego od zonai technologii, więc na razie się wstrzymam, a jak będzie wkrótce, być może jakiś wschód mrocznego księżyca, a raczej krwawego księżyca, to wtedy będę mógł zabrać znowu tamtego minibossa, tę część, która dawała 10 punktów ataku. A, czekajcie, tutaj jak to... Dopiero teraz pomyślałem o tym. O kurde. Muszę wracać, wiecie? Muszę wracać, a to dlatego, że... potrzebuję jeszcze tamtej ścianki, żeby nam się ten bloczek lodowy nie rozpuścił, nie roztopił. Nieźle, co? Tylko, że teraz rozumiem, że w ten sposób też uda mi się na szczęście zjechać. Zaraz zobaczymy. Będę musiał to zrobić podobnie, jak robiłem wcześniej. Okej, to jeszcze nie jest ten moment. O nie! O nie! To nie poleci. Kurde, czyli powinienem jednak zabrać lodowy obiekt, wiecie? Ależ się pokomplikowało. Najłatwiej by było, znaczy najłatwiej, trochę to zajmie, ale najlepiej było teraz wrócić. No muszę niestety jeden bloczek rozpuścić, bo wygląda na to, że tylko dwa wychodzą stamtąd. Więc rozpuścimy sobie ten i wtedy kolejny powinien nam się pojawić. A to ciekawe, kurczę. Dobra. Oj, niech się rozpuści do końca, bo inaczej nie dam rady. Teraz dopiero zniknęło. I w tym momencie rzeczywiście tam się to pojawia, czyli... Kurde, nieźle to jest pomyślane, to trzeba przyznać.
Tak od razu nie wpadłem na to, że będę potrzebował jeszcze tej osłony, ale to jest teraz całkowicie logiczne. Dobra. Dajmy to tutaj, oczywiście, tak jak to robiłem wcześniej. Nie, jeszcze raz pozwólmy, żeby stopiło się. Jakoś pod złym kątem to teraz mam, czy jak? Czekajcie. Co jest grane? Ten bok jest dłuższy, czy o co chodzi? A, teraz się udało. No dobra, czyli dajemy to w ten sposób. To musimy przyczepić. Może być od góry, może być z boku. Ale od góry chyba będzie najlepiej. No, i teraz... A, tylko że właśnie. Jeszcze jedna sprawa. Żeby środek ciężkości był w miarę odpowiedni. Czy ja będę w stanie tak też się wdrapać? No. Jest problem. Muszę trochę sobie miejsca zostawić. Mam nadzieję, że mimo wszystko z tym środkiem ciężkości nie będzie aż tak źle. No i teraz spróbujmy. Ustawić to tutaj. No, mniej więcej w ten sposób, powiedzmy. I teraz szybko. Recall. I zjeżdżamy. No dobra, na szczęście zadziała. Kurde. I teraz lecimy. Nie, 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 nie. Nie chciałem tej zdolności, tylko Ultra Hand oczywiście. I teraz lecimy, tylko muszę poprawić jeszcze tę osłonę. Teraz to ona musi idealnie pokrywać cały lodowy bloczek, żeby przypadkiem się to nie stopiło. Teraz jest ładnie pokryte, więc myślę, że to wystarczy. I dopiero w tym momencie się otworzy to główne przejście. Uwielbiam, naprawdę, świetna sprawa. I to wszystko jest takie logiczne. Zwłaszcza jak już wpadniemy na ostateczne rozwiązanie, to wszystko się to ładnie ze sobą łączy. Mamy zatem trzecie światełko. No i pora opuszczać tę kapliczkę i wydostać się na zewnątrz. No a tutaj niestety robi się już ciemno. A tak przy okazji to jeszcze nie sprawdzałem tego, czy ja mogę się na przykład tutaj wdrapać. Bo też jest to jakieś wyjście, żeby się troszeczkę rozejrzeć po okolicy. W którą ja stronę teraz patrzę? Tutaj na południe. Zresztą powinienem właśnie spojrzeć sobie po samym kompasie, po minimapie właściwie. Nie no, ale tu nie jest aż tak wysoko, żeby coś więcej wypatrzeć, prawda? Popatrzcie. Czekajcie, czekajcie. Mamy tego pracownika. Hudson Construction. No bo tak jak nam mówił, jeszcze go spotkamy w innych miejscach. A tu proszę, mamy grzybka, który może być składnikiem dania powodującego, że poruszamy się coraz ciszej. Dobra, jeszcze odznaczę sobie to. Ciśniemy, spróbujemy pomóc tutaj znowu temu pracownikowi. Teraz nie powinno to być trudne. O, to ty! Dzięki za twoją wcześniejszą pomoc. Tutaj też zajmuję się postawieniem na nogi prezesa Hudsona. Ale nie mogę tutaj zostać zbyt długo. Mam jeszcze tak wiele znaków do rozłożenia w innych miejscach. Nie wiem, co zrobić. Dobra, tutaj powtórka wszystkich tekstów. Gdybyśmy nie pamiętali, to możemy zapytać go. Albo poprosić, żeby puścił. A, bo teraz to troszkę inaczej działa, patrzcie. On to krzywo ustawił. No i mamy też inne trochę deski. Tak swoją drogą, wtedy mi zwróciliście uwagę, że za bardzo przekombinowałem, że mogłem to ustawić pionowo, ale szczerze miałem takie wrażenie, że właśnie to jest za wysokie i chyba faktycznie było za wysokie. Więc to nie było chyba takie głupie rozwiązanie, to co ja wtedy zrobiłem.
I właściwie to nie wiem, czy nie spróbować czegoś podobnego raz jeszcze, chociaż... Jak tak patrzę tutaj, to chyba nie będę miał aż tylu tych desek, to zdecydowanie. Wtedy było aż 8, a teraz jest dużo mniej, tylko 4. No dobra, to ja tutaj muszę pokombinować zupełnie inaczej. Pytanie. Pytanie, jak to zrobimy? No bo w ten sposób będzie oczywiście za mało. Tak, będzie za wysoko. Na razie ustawimy to. Nie, to ja jeszcze muszę zrobić inaczej. To znaczy dać na przykład podpórkę. Powiedzmy, że w ten sposób. To jest za wysokie oczywiście, ale... Jakby teraz spróbować postawić to pionowo, ale pod jakim kątem? Aha, bo to jest większe. A w sumie to coś takiego też. Może dodatkowo nie jest to głupi plan. Nie wiem, czy jeszcze dodatkowa opcja podparcia z tej strony to byłoby coś, co mnie interesuje. Szczerze mówiąc, to ten znak musi być ciężki raczej. Więc to tak łatwo nie zadziała, powiem szczerze. Ale możemy dla przeciwwagi ustawić tutaj więcej tych desek. Tylko może nie tak bardzo z brzega, co? Kurde, najgorsze jest to, że to się cały czas rusza. To widzę, że te znaki owszem mogą się pojawiać, ale jednak będą coraz trudniejsze do ogarnięcia. Zobaczymy, czy to wystarczy. Jeśli nie, to będę kombinował dalej. Ale ustawimy to właśnie tak w miarę równo. Może jeszcze... Nie no, właściwie to pod tym kątem dajmy tylko nieco bliżej. Zaczęło padać, więc to też nie wiem, czy nie wpłynie negatywnie na przyczepność tej całej konstrukcji. No ale zobaczymy. Dobra, zbliżamy i dajmy to jeszcze właśnie tutaj. Albo w ogóle jeszcze po tej stronie. Spróbujmy. Zapytajmy, czy może puścić. Puszczaj. Udało się. No i proszę bardzo, Addison zadowolony. No tutaj się powtarza, czyli jak to się dzieje, że prezes stoi, czyli jego znak, to było genialne. Nigdy bym o tym nie pomyślał. Dobrze, a więc zabezpieczmy teraz ten znak, póki jeszcze stoi. No to te jego kwestie tutaj się będą za każdym razem, widzę, powtarzać. Perfekcyjnie. Dobra, to już tak jak wcześniej powiedział, w podziękowaniu dostaniemy znowu 20 rupii. No i jeszcze jakieś danie, proszę. Tym razem coś, co dodaje nam skradankowości na 3,5 minuty, plus do tego oczywiście serduszka uzupełnia. No i jeszcze dostaniemy... O, tym razem wcześniej to mieliśmy jakieś bilety, a tutaj inny grzybek. No i będzie Addison teraz ruszał w inne miejsca, by rozstawiać znaki, a więc żegnaj, kolego. Ciekawe, ile tych znaków jest, tak swoją drogą. No ale cieszę się, że udało się to ogarnąć. Wystarczająca była przeciwwaga, żeby się udało. No i myślę, że w tym miejscu zakończymy dzisiejszy odcinek. W następnym będę chciał na pewno wreszcie odkryć ten fragment mapy. No bo tutaj jednak przyda się kolejny punkt szybkiej podróży. A i też, jeśli się wystrzelimy z wieży, to być może uda się zlokalizować więcej ciekawych lokacji w okolicy. Póki co dziękuję Wam za oglądanie tego materiału i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!